Witam. I ten film będzie ku przestrodze tak naprawdę, bo bardzo często mnie pytacie o toksyczne kobiety, z jakimi dziewczynami się nie wiązać, więc dzisiaj podam Ci jedną taką naprawdę konkretną wskazówkę, która może Ci uratować życie, albo pomoże Ci wybrać odpowiednią dziewczynę, albo odrzucić kobietę, która faktycznie nie będzie pasować do Twojego życia. Także słuchaj uważnie do samego końca, bo na końcu przygotowałem coś dla Ciebie. Oczywiście zostaw łapkę do góry, jak podoba się temat tego filmu. Bardzo często kobiety, które w życiu wykonują męskie role, załóżmy są kierowniczkami, okej, to jeszcze może nie jest taka super męska rola, ale taka kobieta musi pokazywać dominację w pracy, zdecydowanie, pewność siebie, typowo męskie cechy, to tego typu kobieta bardzo często też będzie przejawiać takie nastawienie w relacji z facetem. Zauważ, że jak kobieta jest kierowniczką, dyrektorką, oczywiście czasami to są też kobiety, które są lekarkami, one będą w związkach często psuły nerwy facetom, dlatego że one już z pracy są przekonane o swojej wyższości, o tym, że ich zdanie się bardziej liczy. Takie kobiety niejednokrotnie bardziej gwiazdorzą, wiedzą więcej na temat wszystkiego niż facet. Zauważ taką tendencję. Ale to jeszcze nie jest wszystko, bo kobiety, które typowo wykonują męskie zawody, często policjantki, kobiety, które też oczywiście chcą zostać bokserkami, to są dziewczyny, które mogą po pierwsze być DDA, bo często jak kobieta jest DDA, to taka dziewczyna nienawidzi tego swojego ojca za to, że pił, więc ona sama wyrabia, wypracowywuje w sobie te męskie cechy i potem oczywiście kończy się na tym, że poszła do wojska, pracuje w policji i oczywiście też jest typowo męska dla faceta. Dlaczego to jest negatywne? Dlaczego na to powinieneś uważać? Ponieważ bardzo często będziesz się kłócił z taką kobietą w związku, która będzie chciała dominować, która Cię będzie chciała ustawiać, która już będzie miała to spatrzenie zawodowe, że w pracy ona też taka jest, więc w domu przy Tobie dokładnie te same mechanizmy, które stosuje w pracy w związku z podwładnymi, z pracownikami będzie stosować. Więc zwróć uwagę na to, z kim się zadajesz, bo już na początku może być widać taką tendencję. Szczególnie kobiety, które też wyszły z rodzin, gdzie promowano skończyć dobre studia, zostać panią, prawnik, adwokat, lekarz, one niejednokrotnie mogą mieć to przekonanie o tym, że są wyjątkowo pyszne, są lepsze od Ciebie, od reszty ludzi i ona może też ten narcyzm, taka kobieta, pokazywać typowo w związku, może często też oczywiście tego nie zauważysz na początku, bo Ty dopiero poznajesz tą dziewczynę, więc uwaga, te cechy mogą nie być widoczne na początku, bo załóżmy dziewczyna uśmiecha się do Ciebie, są emocje między Wami, ale im dłużej trwa taka relacja, to zdecydowanie zauważysz, że taka kobieta właśnie tutaj zaczyna Ci dyktować warunki, chce sterować wszystkim, tu Ci nakazuje, że dzisiaj masz wziąć wolne, masz zrezygnować z takiej pracy, a teraz to w ogóle będziecie mieszkać u jej mamusi i widzisz, to jest typowo kontrola faceta, próba dominacji. Co jest też ciekawe, bardzo często u takich kobiet może się przejawiać schemat tego, że one wolą dominować w łóżku nad facetem. I oczywiście to już jest typowo, uważam, toksyczne, bo jeśli kobieta typowo jest taka, że tylko lubi sama dominować, a faceta ma w dupie gdzieś jego potrzeby, że ona to tylko robi dla własnego zadowolenia, to oczywiście już widać tą tendencję, o której mówiłem na początku, że jest to kobieta typowo nastawiona na dominację, na pełnienie męskich ról w społeczeństwie. I jeśli jesteś facetem, który jest normalny, męski, chcesz po prostu dziewczynę też gdzieś tam uległą, co jest normalne, będziesz miał problemy. Kłótnie, różnica zdań, nie będziecie potrafili się dogadać. Tym bardziej, że tak jak mówię, ona Cię będzie chciała dominować, ustawiać, zawsze będzie wiedzieć wszystko lepiej od Ciebie. Niejednokrotnie to zauważyłem na moich konsultacjach, jak kobieta więcej zarabiała nawet od faceta, była taka przekonana o własnej wyższości, albo pełniła typowo męskie role w życiu, pojawiały się problemy, starcia, sprzeczki, konflikty,
ona po prostu zawsze wiedziała lepiej, więc uważaj na to. Widzisz taką tendencję u niej w rodzinie. Wyszła z patologicznej rodziny, był alkohol, została lekarką, skończyła studia medyczne i oczywiście tutaj zawsze ona jest taka pewna siebie, sama wszystko potrafiła sobie załatwić, nie potrzebowała faceta, może mieć taką tendencję. A tym bardziej dziewczyna, która wykonuje męski zawód, nie wiem, ma jakieś ciągoty do tego, że budowlanką się zajmuje, wiesz, no to samo w sobie nie musi być złe, ale z pewnością relacja z taką kobietą, która będzie czuła się bardziej zdecydowana życiowo od ciebie, będzie bardziej cię dominowała, będzie bardziej potrafiła wykonywać nawet męskie czynności w relacji w waszym wspólnym życiu, będzie prowadziła do konfliktów, tak? Wspomnisz moje słowa. Także zwróć uwagę na to, z kim ty się zdajesz, bo bardzo często kobiety, które zajmują męskie stołki, stanowiska, są dyrektorkami, no muszą mieć też ten charakter dominujący, muszą umieć sprawować kontrolę nad pracownikami i też bardzo często to wszystko będzie się przekładało na relacje, tym bardziej jak dziewczyna jest, wiesz, tak samo panią lekarz, jakąś może dyrektorką w szpitalu, to jest dokładnie to samo. I to tak samo możesz na początku wyczuć po tym, że dziewczyna będzie zbytnio przemądrzała, wszystko wie najlepiej. Nie, nie masz racji, ja myślę, że to jest tak i się z tobą wykłóca. Jak już widzisz taką gorliwość emocjonalną w tych kłótniach, to też będziesz miał problemy. Także przemyśl to, co powiedziałem i uważaj też na nauczycielki, bo tak naprawdę nauczycielki, kobiety, które powinny dawać przykład dzieciom. Z mojego doświadczenia, moich kursantów, to kobiety, które czasami mają nieźle wykolejoną rzeczywistość. W pracy są grzeczne, miłe, a facetom do łóżka gdzieś tam też potrafią wskoczyć od czasu do czasu. Także wiesz, jeśli kobieta na co dzień jest zbyt poważna, sprawuje jakąś ważną funkcję, rolę, nie wiem, jest dyrektorem firmy, czy tam nawet nauczycielką, ona może szukać też odskoczni po pracy, może bardziej chcieć lubić jakieś przygody z facetami. To może wynikać po prostu ze specyfiki jej pracy, ale oczywiście każda kobieta jest troszkę inna, więc ty też powinieneś własne wnioski na ten temat wyciągnąć. Tyle na dzisiaj. Jak się podoba ten film, oczywiście łapkę do góry mi zostaw. Impuls negatywnych emocji, jak wpływać na kobiety negatywnymi emocjami. Fantastyczny materiał, który pomoże ci właśnie sprawić, żeby kobiety same cię zdobywały, podrywały 60% taniej do czwartku do północy. Korzystaj, bo w czwartek o północy podnoszę cenę. kurs.uwodzeniewdzień.pl/promocja. Zobacz sam, bo ten materiał zmienia życie.